kolejnych zmian organizacyjnych jednostek kawalerii utworzona została w marcu 1929 roku. Brygada kawalerii Torun, przemianowana w kwietniu 1934 roku na Brygadę Kawalerii Dwójki Twórz. I już troszeczkę nam się kawaleria lekko rozrzedziła, jadą w szyku plutonów. I to jest musztra pododdziału czy oddziału kawalerii. Proszę sobie wyobrazić, gdzie musztra jest przeprowadzona na szczeblu pułku. To jest około 900 koni. To jest tylko 90, 10 razy tyle. Jaki obszar by zajmowało? Oczywiście to były specyficzne, to nie były musztry codzienne. To były raczej musztrodefilady w bardzo ważnych wydarzeniach pułku, w bardzo ważnych świętach. Natomiast gro skupiano się na ćwiczeniu. Szarża podporuńskiej. Widzą Państwo elementy szarży, są bardzo pokrętowe, ale oni za chwilę się w ogóle pojawią. Parang nakakaawa sila kung totoong gera yan, ano? Kinikilabutan ako, parang nakakaawa pagka totoong gera, ano? Tapos ay puro espada lang ang gamit nila. Nagwala yung kabayo? Kailangan pala talaga maluwag yung ano nila. Yung pinag-aanoan nila. Totoong sa pasa siguro yung gamit nila, no? Po wygrodzenie i będziemy gotowi do spotkania z Wojskiem Polskim. Thank you.
podobne wyposażenie.